Dzisiaj zapraszam Was, jak widzicie, na taki luźny vlog na temat moich wakacji we Włoszech. To będzie krótka relacja ze stylóweczkami, żebyście mogli zobaczyć te rzeczy, które pokazywałam przed wakacjami, że faktycznie się to sprawdziło. Pokażę Wam też niespodziankę, czyli lumpeks we Włoszech, coś w rodzaju lumpeksu we Włoszech. No i zobaczycie ogólnie, jak było, i zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie. Kochani, i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do wciśnięcia sobie przycisku powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach, których będzie dużo, oraz polubienie na filmiku. I moi drodzy, od razu też przypominam o filmiku, o moich rzeczach, które są wystawione na Vinted. Jeżeli ktoś z Was chce sobie coś kupić, to zapraszam serdecznie, link jest w opisie filmu. Kochani, byłam z przyjaciółką, Asią, na wakacjach we Włoszech w Rimini. To były tylko 4 dni, a w zasadzie dobowo licząc 3 dni w pełni tak jakby, ale obejmowały 4 dni w tygodniu od niedzieli do środy. No i w środę wracałyśmy i powiem Wam, że super, wszystkim polecam takie krótkie wakacje, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na dłuższy wyjazd z jakichś tam powodów, czy czasowych, czy finansowych, to naprawdę super, super rzecz. Można się całkowicie, że tak powiem, odpiąć i po prostu, wiecie, jest to super, kiedy możemy odciąć się od swojej codzienności i to naprawdę daje wytchnienie. Nawet kilka dni w innym miejscu, w miejscu, które sprawia nam frajdę, to jest świetna, świetna rzecz. Ja kocham wodę i dla mnie wakacje bez wody, bez czy morza, czy jeziora mogą nie istnieć. W sensie, no, nie odczuwam wtedy, że odpoczywam. Ja muszę mieć właśnie wodę, ciepły klimat, ciepło słońce, żeby w pełni odpocząć. No i uwielbiam też zwiedzać, także to było dla mnie idealne i świetnie, że Asia też właśnie bardzo lubi zwiedzać oraz plażować, także było super, super świetnie. Dużo chodziłyśmy. No i pokażę Wam tutaj trochę przebitek właśnie z tego wyjazdu i te stylóweczki, które mogliście zobaczyć przed wyjazdem też. No i kochani, mieszkaliśmy w takim małym hotelu trzygwiazdkowym, czyli taki, wiecie, średni standard, ale zupełnie wystarczający, z klimatyzacją, i dostałyśmy nawet dosyć fajny pokój z widokiem, zobaczycie tam w przebitkach, z widokiem na morze, a było to dość blisko morza, więc naprawdę super, dosłownie przejść przez ulicę i mieliśmy plażę. No i plaże we Włoszech, nie wiem czy wiecie, są w większości płatne, są jakieś tam też plaże publiczne, darmowe, ale plaże takie na wprost hoteli są płatne i płaci się mniej, jeśli macie wynajęty pokój, ale trzeba tam coś zapłacić, 10 euro za taki zestaw z parasolem, ale za to macie dostęp do fajnej infrastruktury, jest naprawdę czysto, są toalety, są prysznice, jest wszystko, czego potrzebujecie, jest bar plażowy, więc naprawdę jest przepięknie, ogromne plaże, akurat w Rimini są przepiękne, ogromne plaże, no i to jest taki typowy ośrodek turystyczny, zarówno dla Włochów, jak i dla ludzi przyjeżdżających z Europy, więc jest bardzo dużo osób, oczywiście może mniej teraz w dobie koronawirusa, ale jest sporo, naprawdę sporo osób, szczególnie właśnie w sierpniu, który jest takim, wiecie, we Włoszech też miesiącem wakacyjnym, ale naprawdę nie miało to dużego znaczenia, zwiedzałyśmy, no i powiem Wam, że pierwszego dnia oczywiście poszłyśmy od razu na plażę, tym razem bez płacenia, bo tylko tak po południu na krócej, więc po prostu bardziej tak przy morzu żeśmy sobie posiedziały. Ale wspaniale było, tutaj jakieś tam przebitki Wam pokażę właśnie z plaży też. No i świetnie, naprawdę superowo. Sprawdził się właśnie ten mój czarny kostium ze spodenkami, no bo po południu już stwierdziłam, że nie wkładam bikini, tylko dla uproszczenia od razu potem na lunch właśnie, tak jak mówiłam Wam właśnie w tym vlogu przedwakacyjnym. No i moi drodzy, później wybrałyśmy się na miasto i to na Stare Miasto, bo prócz takiego typowego bulwaru i portu, takiej części rozrywkowej, jest też Stare Miasto w Rimini i naprawdę bardzo ładne, dużo zabytków takich starożytnych, nawet rzymskich, ale naprawdę takie typowe włoskie małe miasto i tutaj nawet Wam wkleję krótką relację z tej właśnie krótkiej wycieczki. Dajcie, kochani, pozdrawiamy Was serdecznie z Rimini we Włoszech. Jest wspaniała pogoda i jest przepiękna starówka, typowe włoskie miasteczko. Popatrzcie, jak jest urokliwie. Tam łuk z 27 roku przed naszą erą. Buziaki.
No i właśnie, zobaczcie, tam dotarłyśmy tak zwany Metro Mare, czyli to jest taki autobus, ale jadący swoją taką wydzieloną, osobną zupełnie trasą, bezkolizyjną, więc bardzo szybki, niedrogi w sumie, jak na strefę euro. Także bardzo dogodny transport, polecam, jeśli się wybieracie kiedyś do Rimini. No i bardzo pusto było w tym mieście, porobiłyśmy sobie trochę fotek, możecie tam zobaczyć tę moją jedwabną sukienkę, w której właśnie poszłam, cieniutką, kolorową, no i było mi w niej naprawdę super, to się idealnie sprawdziło i oczywiście sandałki, te gumowe od Ferragamo, także byłam taka naprawdę włoska, można powiedzieć. No i świetnie, pochodziłyśmy sobie, ale właśnie się zastanawiałyśmy, czemu jest tam tak pusto, moi drodzy. No i co się okazało, że prawie cała ludność miasteczka była na festynie, to znaczy takie jakby święto, street food, jakaś lokalna sztuka, można było zwiedzać teatr, który tam jest bardzo ładny, pokazy różne, występy i właśnie takie programy prowadzone przez słynnych szefów tam kulinarnych. No i zjadłyśmy sobie pyszną małą kolacyjkę z winem. No i zobaczcie, tutaj mam też krótką przebitkę właśnie, takie dwie właściwie przebitki z tego święta. Możecie zobaczyć, jaki fajny tam nastrój właśnie panował. To było tak pod wieczór już dosyć mocno, ale jeszcze tutaj część tych przebitek jest tak jakby bardziej, jeszcze jest jasno. O, może tak. Kiniu, jak się bawisz? Super jest! Ktoś stuka, ale tym się nie przejmujmy. Zignorujcie ten hałas, bo zawsze jest tak, że jak nagrywam, to coś tu się zaczyna dziać. Wcześniej było cicho. No i oczywiście później wszystkie dni było plażowanie, ale no oczywiście z parasolem, bo wiecie, jest za gorąco na to, żeby leżeć w słońcu. Drugi dzień, cały dzień praktycznie plażowanie i wybrałyśmy się do portu. Tak, to się nazywa Marina, czyli takie właśnie taka część portowa, część rozrywkowa, gdzie się dużo dzieje. Gdzie ludzie chodzą i też lansują się, bo też tam pojawiają się gwiazdy włoskiej telewizji na przykład i mediów właśnie w tej części miasta, więc byłyśmy bardzo ciekawe, jak to wygląda. Tutaj Wam wstawię krótką przebitkę, bo troszkę żeśmy sobie zaszły daleko na nogach i później musiałyśmy przepłynąć promem, bo drugie tyle trzeba było wracać na nogach. Więc krótka, naprawdę krótka przejażdżka promem. Niespodziewany zwrot akcji. Płyniemy promem za 1 euro. Podróż za 1 euro. I już koniec podróży. Bardzo fajna przygoda. Długi dosyć spacer, także trochę zmęczyłyśmy się i już byłyśmy bardzo głodne. No i postanowiłyśmy iść oczywiście na owoce morza, czyli jakiś makaron, spaghetti z owocami morza, typowe dla tej części. W ogóle dla kuchni włoskiej. No i naprawdę było to super, super kolacja i powiem Wam, że ceny były nawet rozsądne. Powiedziałabym, że może nie bardzo tanie, ale w naszych miastach, w Polsce, w Krakowie na przykład za dobrą kolację też ceny są podobne. Także bardzo fajna atmosfera, fajne miejsce. I potem wracałyśmy piechotą kilka kilometrów, także naprawdę duży spacer, ale świetnie było, naprawdę rewelacyjnie. No i kolejny dzień, to również było oczywiście plażowanie, ale zaczęłyśmy ten dzień od zakupów i tutaj mam dla Was niespodziankę, kochani, bo idąc przez to stare miasto, nie było takiej super pogody, takiej bardzo słonecznej, było trochę chmur, więc stwierdziłyśmy, że póki nie wyjdzie w pełni słońce, to idziemy właśnie na spacer jeszcze do miasta, jakieś pamiątki może kupić. No i natrafiłyśmy na charity shop, czyli oczywiście to było po włosku tam napisane, ale na tyle podobne to jest do angielskiego charity shop, że oczywiście wiedziałyśmy, że to jest taki sklep z rzeczami vintage używanymi i przychody z tego sklepu idą na cele charytatywne. Już tam nie wnikałyśmy na jakie to cele charytatywne, no ale,
ale super, bardzo się cieszyłam, bo ja nie kupuję, jak wiecie, nowych rzeczy, nawet za granicą. Oczywiście jakieś tam takie drobne pamiątki typu magnesy, no to jest całkiem co innego, ale jednak czy ciuchy, czy jakieś akcesoria, to trzymam swoje postanowienie, no więc świetnie, weszłyśmy do tego sklepu, no i to był przeuroczy sklepik. No niestety mój włoski nie jest na tyle dobry, żebym się dogadała w sprawie filmowania w tym sklepie, ale pokażę Wam zaraz, co kupiłyśmy, bo naprawdę były przepiękne rzeczy, bardzo fajne ubrania, włoskie buty, w ogóle dużo, dużo bardzo butów, bibelotów, biżuterii, jedwabne apaszki, także kupiłyśmy drobne upominki. No i zobaczcie, mam tu do pokazania Wam kilka rzeczy. Kupiłyśmy kilka naszyjników, takich naprawdę niedrogo. Oczywiście, kochani, no to nie są takie rzeczy, które w normalnym sklepie z biżuterią by kosztowały tak mało, więc świetnie, bo naprawdę śliczne rzeczy z naturalnych kamieni. Ja to kupiłam przyjaciółce na pamiątkę, jeszcze jest, patrzcie, metka z tego charity shopu, z naturalnymi perełkami słodkowodnymi i z takich kamyczków naturalnych, taki bardzo fajny, właśnie w wakacyjnym stylu naszyjnik. Pokażę Wam w przebitkach też. No i naprawdę, te naszyjniki, które Wam tu pokażę, to one kosztowały po, no, naprawdę bardzo, bardzo tanio. To, że nie jest to chwalebne, ale jakby nie chodzi tu przecież o cenę, prawda? Chodzi o to, że szczytny cel, no i śliczne rzeczy, które po prostu w innym przypadku kosztowałyby dużo więcej i naprawdę warto takie coś kupić. Więc świetne. No, ten naszyjnik bardzo, bardzo mi się podoba, ale postanowiłam właśnie przeznaczyć dla przyjaciółki mojej, fotografki, którą już znacie z innych filmów. No, jestem bardzo zadowolona. Pokażę Wam tu jeszcze, co moja przyjaciółka kupiła dla siebie jako pamiątkę też, dla swojej mamy. Prześliczne też naszyjniki z takiej masy perłowej. Bardzo fajne, delikatne, super wykonane. Także byłyśmy bardzo zadowolone z tych zakupów. A co więcej, to jeszcze kupiłam sobie coś. To się Wam teraz pochwalę. Kupiłam sobie taką starość. Zobaczcie, to jest taki medalion. Czy nie wiem, czy to jest Święta Maria, czy to jest jakaś Maria Magdalena, w każdym razie jakaś święta kobieta, bo ma aureolę, przepięknie namalowane to jest w takiej starej ramce. No i to jest taki bibelot, który albo zatrzymam dla siebie, albo podaruję mamie, jeśli jej się będzie podobać, bo ona też ma sypialnię w takim stylu z antykami. Właśnie w tym celu to kupiłam, że jeżeli moja mama nie stwierdzi, że to jest coś dla niej, to ja sobie zostawię, bo mi też to bardzo pasuje i mi się bardzo to podoba. I kochani, za taką rzecz zapłaciłam w tym charity shopie tylko 7 euro. No to naprawdę jak na taką starość, taki śliczny bibelot stary z Włoch, to jest w takim stylu włoskim trochę, jakby można powiedzieć stylizowanym, czy też tak myślę, że stylizowanym na włoski renesans trochę. No to bardzo mi się to podoba i jestem zachwycona tym zakupem i w ogóle uwielbiam takie pamiątki wyjątkowe, bo wiecie co, tych magnesów czy tych różnych takich małych pierdółek, które można kupić na stragana z pamiątkami, no to jest wszędzie to samo tak naprawdę, inny napis, ale no to jest, wiecie, to jest takie troszeczkę, no, nieciekawe dla mnie, można powiedzieć, a natomiast taka pamiątka to jest coś bezcennego i nigdy nie zapomnę, że to jest właśnie kupione tam w tych okolicznościach. No i oczywiście kupiłam sobie buty. Tego się w ogóle nie spodziewałam, bo w ogóle nie planowałam kupować ciuchów, butów, niczego, no ale trafiłam na ten charity shop, jak już mówiłam, no i kupiłam sobie włoskie buty, przepiękne, zobaczcie jakie modne są, pokażę Wam też przebitki. Całe ze skóry, podeszwy też są skórzane, w super modnym kroju, one są takie japonkowe, ja bardzo lubię krój taki, zapięcia japonkowe jakby tutaj na nogach. Świetna firma, to jest taka designerska włoska firma Fabi, możecie sobie zobaczyć, ja tam nawet wklejam przebitkę, jakąś rzecz używaną, sprzedawaną już w internecie właśnie tej marki Fabi. No i świetnie, naprawdę rewelacja, jestem bardzo zadowolona i pokażę Wam się tutaj właśnie w stylu weczce, na której byłam na kolacji, akurat u nas w hotelu. Właśnie w tych sandałkach. To jest jedyny raz, kiedy włożyłam obcasy, bo byłam bardzo ciekawa, jak te obcasy będą się sprawdzać. I są bardzo wygodne, bo widzicie, one są bardzo takie śmieszne, trochę wygięte. No świetnie, naprawdę super się w nich chodzi, jak na takie obcasowe buty oczywiście. No, nie nadają się może super na wakacje, ale jak najbardziej do restauracji jednorazowo na kolację się sprawdziły. No i jestem super zadowolona, bo wiecie co, te przody kwadratowe będą pomału wychodzić z mody. No niestety, tak to jest z takimi bardzo specyficznymi kształtami butów, ale one są na tyle oryginalne, te obcasy,
i ten kształt całościowy tych butów i mają bardzo ładny właśnie tutaj taki design z tymi paseczkami, że nawet jeżeli już nie będą modne te przody, to będą takie buty w stylu artystycznym, które zawsze będę mogła włożyć, bo właśnie tak jak mówię, one są takie artystyczne, oryginalne. Będę mogła do jakichś takich specyficznych, właśnie artystycznych stylówek w stylu na przykład abstrakcyjnym je włożyć bez problemu, nawet jak już powiedzmy nie będą na topie te kwadratowe przody. Także kochani, jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, no i za 7 euro kupiłam designerskie buty. Jak wiadomo, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, w Brazylii warto kupić zawsze buty, bo te kraje też słyną z dobrych butów. Także jestem super zadowolona, że mi się to udało i nawet zmieściły się to w bagażu, co prawie z cudem graniczyło, ale naprawdę nie było problemu, bo są bardzo lekkie tak naprawdę. Także super, naprawdę super. Piszcie, co myślicie o tych zakupach w tym sklepie charytatywnym. I mnie to bardzo zaskoczyło, bo czytałam, że nie ma dużo w krajach południowych, Hiszpania, Włochy właśnie, second handów i takich sklepów z używanymi rzeczami. Tymczasem okazało się, że poszperałam w internecie, że nawet były jeszcze inne dwa sklepy tam, w Rimini akurat, z różnymi rzeczami, no ale nie było czasu, żeby chodzić, bo wiecie, myśmy pojechały odpocząć jednak. Więc już nie chodziłyśmy więcej, to był zupełny przypadek, że trafiłyśmy na ten sklep. No i tak na zakończenie powiem Wam, że świetnie udał się ten pobyt. Pogoda była świetna, trochę parno jest tam, ten klimat jest taki dość duszny w Rimini, no ale naprawdę polecam Wam plażę, jeżeli na przykład macie dzieci albo chcecie właśnie typowo tak odpocząć na plaży, odrobinkę tylko pozwiedzać, wyjechać na krótki wypad, świetne miejsce, bardzo polecam. Hej kochani, no i to już koniec pobytu, dzisiaj koniec trzeciego dnia, jutro rano wyjeżdżamy, jeszcze jest dość wcześnie, 18. No i widzicie, udało mi się dosyć mocno opalić, to są ramionczka. I w ogóle superowo, superowo. No i do zobaczenia, pa! Już następny program to będzie haul lumpeksowy, na który Was serdecznie zapraszam. Będzie już trochę rzeczy takich w stronę jesieni idących. No i już też niedługo zapraszam Was na program o stylówkach według Chanel i program o biżuterii. Wiecie co, ten program o biżuterii już dawno obiecuję, ale on się ukaże. Jakby to nie jest takie priorytetowe, że to koniecznie musi być w sezonie letnim, bo to będzie program o takiej bardzo ogólnej tematyce dotyczącej biżuterii, więc myślę, że przesunięcie go nawet jeszcze odrobinę pod koniec sierpnia nic się nie stanie. Tak jakby. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne programy. Cześć! Pozdrawiam.